Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. El Comandante Tramal się kłania. Krasnych się bardzo szybko pozbyłem. Krewetki o to zadbały. Mokry łapska, może cokolwiek powiedzą. Nie wiem, czy go sprzątnę, czy nie sprzątnę. Jest niezła. Może nie rewelacyjna, ale jest niezła. Naprawdę zasys ma niezły. No oczywiście, mnie coś takiego bardzo rajcuje. Miał być filmik o czymś innym. Koncepcja jest na ten nowy zbiornik, znaczy ten stary zbiornik. Volt. I coś tam jeszcze. Rybką. Z rybolami. No złap ostrość do cholery. Szlak człowieka trafia. Woda jest brązowa. Trzymajcie kciuki. No i to tyle. Koniec na dziś. Pozdrawiam. Dobry wieczór, Lucky Aquarium. Osramy. Akwarium. Chińczyku. Prawie 8 miesięcy. Po 8 godzin dziennie. No teraz już 9 godzin dziennie. Wydawanie grubej kasy. Chodzą mi po głowie różne plany restartu. Proszę bardzo, tu jest 18 tysięcy. W drogę. Hej, witam was wszystkich serdecznie, Tyli z tej strony. To nieprawda, że mam na imię Iwona i jestem syntezatorem mowy, posiadającym akwarium. To marka. Trzeba się rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia w tym temacie. Jeszcze jak byłem dzieckiem, rozbiłem skarbonkę, można powiedzieć, do wyboru, do koloru. Co się stało ze mną po powrocie do domu, to w tym filmie wolę nie wspominać. Trauma pozostała. Na szczęście żona w porę to zauważyła i wszystko powycierała. Jak przyniosłem akwarium z kolegą i postawiłem na półce, tak stoi do tej pory. Obecny służy u mnie już kilka lat. Zawsze odpowiadam wam zgodnie z prawdą. Trzeba iść z duchem czasu. Nie wiem. .pl Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie.
nic się nie dzieje. Zostałem wywieziony do lasu. Ktoś mnie zakopał w rowie. Bez grzałkowców. Dużo. Łapkę w górę. Być może meduzy. Nie było filmów z krewetkami. Na krewetki przyjdzie czas. Bez tajemnic. Będziemy się bawić, świętować i będzie wszystko ekstra. Witajcie, akwaryści. Co dwa dni sprawdzam około 27-28. Nie wiem, co z tymi samcami. No, eksplozja. Popełniłam błąd w zeszłym tygodniu, w zeszłą niedzielę. Niestety, kupiłam piątkę. 24-25. Jakaś klątwa, czy co? No, powiem, że jest grubo. Jakieś paskudztwo. Ja jestem w szoku. Nawożenie pod korzenie. Pozdrawiam. Hej. Witam wszystkich z tej strony Węga. Dzisiaj chciałem wam pokazać bimbrownię. Don't you fucking move, you hear me, boy? Yep. Day we got one in custody. Mokre łapska TV. A, to tak to wygląda. One są do dupy. Kombinować wszyscy wiedzą, lubię. Dreszczot, byk, patyczek, papier ścierny, kawałek patyka. Mały gadżet. Szczykawkę. Co kot napłakał. To już była tragedia. Jezus, jak to pluskało. Mandat od Straży Miejskiej. Lekko się zdyszałem. Dawno tego nie robiłem. Katastrofą, potwornym wysraniem się. Poszły w cholerę. Dara. Chyba koniec. I dziękuję. Kasiora na stół i poszedł. Witam wszystkich Aqualux z tej strony.
bąblowanie. Taka mała wpadka. Jednak chyba nie będzie, chociaż może będzie. Dzisiaj będę mówił o bojownikach. Pochodzi z takich środowisk bagiennych. Tym, co my. Ślimaczki. Dużo roślin, dużo tak błota, mułu, gnijących gałęzi, korzeni. Wiele rzeczy wytrzyma. Wytrzyma wiele. Wytrzyma. Wytrzyma wysoką temperaturę. To też to wytrzyma bojownik. Mało w tlenu. Wytrzyma. Mało wody. Wytrzyma. Bojownik lubi mocno zarośnięte. Bojownik może zatkać. Na bojownika będzie trzęsło. Wybaczcie. W sierpniu zakupiłem sobie używkę. Dyskowce. Na rynku kijanki żab. Pączek. Zostanę ojcem. Człowiek jest zakręcony niesamowicie. Mięso. Mrożone. Czysty mięsień. Ile można bzykać? Fajnie, nie? No. Kurczak wpierdzieli wszystko. Butli. Pozdrawiam Was serdecznie, Discus AK+. Dzień dobry, dobry wieczór, oglądacie kanał Big Fish. Na kanale Epoka Akwariowa, na kanale Tramadoli Hydrochlor, kipisz bez pana. Naprawię. Krasnale. Tramal. Rusza okami, oczami. Pod wodą został on wyprodukowany w wersji beta. W tym również dzieci. I myślę, że spotkamy się pod wodą. Do zobaczenia. Cześć. Znowu mi się udało to wymówić.